To ważny dla Europejskiego Centrum Solidarności dzień. Mianowicie jest to otwarcie już czwartego cyklu naszych wykładów solidarnościowych i kontynuacja naszej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Będziemy ją też w tej przestrzeni uniwersyteckiej tutaj na miejscu kontynuowali, kiedy otworzymy siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności. Widzę tutaj na sali dużo znanych twarzy, osoby, które już brały udział w wykładach, także nie muszę powtarzać filozofii. Jest to próba nie bezpośredniej interpretacji dziedzictwa Solidarności. To jest może tutaj mniej ważne. Jest to spotkanie z wybitnymi socjologami, filozofami, myślicielami, też ludźmi sfery publicznej, których interesuje, powiedziałbym, jakość demokracji i duże ambicje rozwoju kultury politycznej. Do tych osób na pewno należy nasz dzisiejszy gość, profesor Paweł Śpiewak, którego bardzo serdecznie witam w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że przyjechał do nas w czasie takim bardzo intensywnym, ponieważ jest nadal profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada, kształci młodych ludzi, ale od roku wziął na siebie odpowiedzialność za bardzo ważną instytucję w kraju i za ważne dziedzictwo też kulturowe, za ważne archiwum, za Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Trzymamy kciuki. Cieszę się też bardzo, że przyjechał do Gdańska, bo jest Gdańskiem i z tematem dziedzictwa Solidarności w wyjątkowy sposób związany. Działał w pierwszej Solidarności w regionie Mazowsze, pracował na regionie Mazowsze, a z Gdańskiem jest już od wielu, wielu lat związany jako członek redakcji Przeglądu Politycznego. Także zachęcam też do lektury tego dwumiesięcznika, w którym Paweł Śpiewak jest także obecny, nie tylko w Tygodniku Powszechnym, nie tylko w Więzi, nie tylko w kulturze liberalnej, nie tylko oczywiście w mass mediach. Pawle, your turn, zniszczona przestrzeń polskiej rozmowy. Nie będę tutaj oczywiście interpretował naszych ambicji, to jest jasne, o co chodzi. Oczywiście o rozwój naszej kultury politycznej, szczególnie w ostatnich latach. Cieszę się na twoje tezy i na rozmowę z państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dodam od razu oczywiście, że jestem nadal członkiem Solidarności, co nie jest modne. O. Prawda? To znaczy nie bardzo mam możliwość działania, bo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie należy do Solidarności, ta komórka istnieje, ale tylko w postaci chyba biura, ale nie w postaci jakiegokolwiek działania. Zaproponowałem ten temat wykładu, sądząc, że on jest jakby kluczowy dla naszego doświadczenia codziennego wręcz. Ja się od razu przyznam do jednej rzeczy, że po pierwsze staram się jak najmniej korzystać z tej debaty publicznej. To znaczy rzadko czytam i niechętnie gazety, nie zaglądam w ogóle do gazet ilustrowanych, a telewizję właściwie jak tą szczególnie informacyjną wyłączam, jeżeli tylko mam ku temu okazję, znaczy jeżeli ona jest włączona oczywiście. I w związku z tym jakby nie używam tego i nie używam tej rozmowy publicznej czy tej debaty nie dlatego, że mam inne zajęcia, tylko dlatego, ale również dlatego, że ona jest z góry przewidywalna, to znaczy z góry wiemy, czy mniej więcej wiem, jeżeli występują dwóch czy trzech aktorów, kto co powie, jakie będą stanowiska. W związku z tym nie oczekuję niczego w trakcie tej rozmowy, poza taką wzajemnym obrzucaniem się agresją, złością, irytacją, wykonywaniem różnego rodzaju sztuk retorycznych, tak żeby skompromitować rozmówcę. Czyli można powiedzieć, ta rozmowa publiczna w tym sensie nie istnieje, jeżeli za rozmowę będziemy rozumieli coś więcej niż tylko wymianę zdań, ale również w rozmowie zawarta jest nie tyle chęć przekonywania, pogłębienia przeciwnika, ale po prostu wymiana głębokich racji, czy wskazanie na głębokich racji, których nie chodzi o rozstrzygnięcie, która racja jest górą, czy która wygrywa, ale polega ona na samym akcie wymiany rozmowy. Trochę rozmowa musi przypominać, każda rozmowa musi czerpać swoje korzenie
ja uważam, z takiej sytuacji trochę seminaryjnej, uniwersyteckiej, gdzie też, jak rozumiem i jak sądzę, nie o pokonywanie przeciwnika chodzi, pokazanie swojej dyspozycji, umiejętności walki retorycznej, ale raczej chodzi o to, żeby zrozumieć nawet swojego przeciwnika, czy rozumieć swojego partnera rozmowy i w ten sposób go uczynić go, jego wypowiedzi częścią samego siebie po to, żeby ją rozumieć. I z całą pewnością rozmowa polityczna, jeżeli rozmowa polityczna obejmuje zarówno właśnie wielkie media, obejmuje wypowiedzi posłów czy senatorów, czy obejmuje wypowiedzi gazetowe, czy wreszcie jakieś wypowiedzi na wiecach, co też staje się teraz modne, to z całą pewnością o tej rozmowie publicznej w takim mocnym czy szlachetnym sensie tego słowa nie ma. Oczywiście można powiedzieć, toczy się jakiś spór, prawda? Toczy się jakiś spór i pytanie moje jest oczywiście następujące, czy to napięcie tej rozmowy, które obserwujemy, jest napięciem wymyślonym czy realnym? Czy te różnice poglądów są realne w sensie, że tutaj jednak rzeczywiście chodzi o jakieś fundamentalne różnice światopoglądowe? Istnieje dosyć modny pogląd, który reprezentuje kilku teoretyków, chętnie zresztą powtarzanych. Kilka z tych osób to są tacy aktywni aktorzy życia medialnego. Mianowicie myślę tutaj o tych, którzy zajmują się tym, co ogólnie nazywane jest marketingiem politycznym, których teza jest mniej więcej następująca, że cała walka polityczna w Polsce to w gruncie rzeczy są chwyty marketingowe, które jedna lub druga strona używa w mniejszym lub większym sprawnością i że w istocie rzeczy o nic innego nie chodzi, jak tylko o zdobycie popularności czy zdobycie poparcia i różne drogi ku temu prowadzą. Ja nie neguję oczywiście znaczenia marketingu politycznego i nie neguję znaczenia takiego czegoś dla tworzenia sytuacji politycznej, ale uważam i będę chciał to jakby Państwa do tego przekonywać, że marketing jest tylko zewnętrznym, można powiedzieć, elementem tej gry politycznej. Za tymi różnicami tkwi istotne poglądy. I te istotne poglądy, i te istotne jakby racje, które są za każdym z tych poglądów, właśnie być może sprawiają, że ta rozmowa tym bardziej jest niemożliwa. Nie akceptuję też tezy jako oczywistej, czy takiej, którą można w sposób przyjąć jako wystarczającą, wyjaśniającą, tezy, która często się powtarza i której też jakoś byłem zwolennikiem, to znaczy takiej, w której by można było powiedzieć, że podstawowym narzędziem walki politycznej w Polsce, tej walki retorycznej, czy językowej, czy symbolicznej, jest walka na zasadzie negacji. To znaczy obie strony przede wszystkim nie tyle próbują powiedzieć, co mają do powiedzenia, ile skompromitować, okazać słabość przeciwnika, albo też sprowokować swojego przeciwnika do wystąpień takich, które jego samego, tego przeciwnika by kompromitowały. No myślę tutaj o często powtarzanej tezie, ja to mówię tak ogólnie, ale oczywiście chodzi o bardzo konkretne zdanie, mianowicie kiedy to powtarza się i oczywiście to zdanie ma jakiś sens, ale pewnie nie jest zdaniem, które wystarczy nam do zrozumienia czegokolwiek, kiedy mówi się, że Platforma w istocie rzeczy potrzebuje strasznie PiS-u w tej wersji, powiedziałbym, takiej jak najbardziej drapieżnej, jak najbardziej agresywnej, no między innymi po to, żeby Platforma mogła pokazać się na tle PiS-u jako partia umiarkowania, spokoju. Nie oznacza to, że Platforma jest partią umiarkowania i spokoju, ale w porównaniu czy zestawieniu, przy zbudowaniu tego odniesienia tła, Platforma miałaby uzyskać dodatkowe poczucie swojej, powiedziałbym, siły, tożsamości i wreszcie zdobyć przychylność wyborców, którzy w dużej mierze wolą poglądy reprezentowane przez krąg Donalda Tuska i jego współpracowników i przyjaciół. Oczywiście tego typu gry polityczne, gry na negację, na prowokację przeciwnika politycznego w sposób jawny się powtarzają. To mieliśmy tą sytuację w momencie tym, w którym toczyła się, tak powiem, batalia na krakowskim przedmieściu wokół
postawienia krzyża, czy wokół umieszczenia na Pałacu Namiestnikowskim tablicy o pamięci zabitej pary prezydenckiej. Ale oczywiście mam wrażenie, że to była gra, którą prowadziła ta strona, powiedziałbym, platformiana, po to, żeby wzmocnić takie negatywne emocje, a przez to w pewnym sensie pokazać słabość PiS-u. Ale oczywiście tego typu gry, nawet jeżeli są stosowane w sposób mniej lub bardziej skuteczny, chwilowo, nie zapewniają, powiedziałbym, nie określają różnicy poglądu. Trzecim elementem, który wyznacza pole działania tej publicznej rozmowy oczywiście, którą należy, jak sądzę, wziąć pod uwagę, to jest to pytanie społeczne, prawda? Znaczy, kiedy socjolog zastanawia się nad dyskursem publicznym, nie może tylko poprzestać na opisie chwytów retorycznych, metod języka publicznego, ale musi zastanowić się, czy poglądy, które wyrażają te dwie największe partie, chociaż oczywiście tych stanowisk politycznych w Polsce jest zdecydowanie więcej, czy te różnice mają charakter ugruntowany w poglądach obywatelskich, czyli innymi słowy, czy te partie reprezentują społeczeństwo w swoich poglądach i w tym sensie to jest coś realnego, czy też są to poglądy w gruncie rzeczy elit politycznych. I oczywiście odpowiedź na to pytanie, gdyby je tak to sformułować w takim duchu socjologicznym, to oczywiście ta odpowiedź na to pytanie nie może być twarda. To znaczy nie ma takich danych, że można było powiedzieć, że Polska jest jako społeczeństwo bardzo głęboko podzielona w sensie światopoglądowym, czy w sensie ideowym. Być może, że badania, z którymi się zetknąłem, albo w ogóle badania socjologiczne do tego typu wniosków czy badań dojść nie mogą, ale przeglądając czy czytając różnego rodzaju prace socjologów i tezy socjologów z ostatniego okresu, powiedziałbym, że te różnice występują między tymi dwoma elektoratami, czy tymi dwoma elektoratami, ale są to różnice poważne, ale nie jestem pewien, czy to są różnice fundamentalne, prawda? Mówię tutaj o jak to widzi z perspektywy socjolog, a nie jak to widzi, nie wiem, codzienność. Mianowicie, oczywiście ta codzienność nasza, czy codzienność warszawska moja, którą się stykam, która jest charakterystyczna dla w pewnym sensie warszawskich środowisk inteligenckich, to byłaby taka, że właściwie ludzie, którzy są obcy PiS-owi, co nie znaczy popierają Platformę Obywatelską, w gruncie rzeczy nie podają ręki tamtym z PiS-u. Tak? To znaczy jest coś jakiś bardzo głęboki, powiedziałbym, psychologiczny i duchowy podział, który oczywiście przypomina mi w swoim takim historycznym wyrazie konflikt w okresu międzywojennego między Piłsudczykami i NDK-ami, prawda? Wtedy też ten konflikt był nie tylko konfliktem ideowym, ale również konfliktem, no, który był bardzo spersonalizowany, bardzo wzięty do wewnątrz, zinternalizowany i powodował takie napięcie. Myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z czymś takim, oczywiście w środowiskach warszawskich, inteligencji, nie wiem, być może również gdańskiej, tego na ten temat nie umiem się wypowiedzieć. Natomiast nie o inteligencji warszawskiej warto to mówić, tylko o danych, które mówią o całej Polsce. I kiedy się analizuje poglądy Polaków, prawda, w kwestiach dosyć fundamentalnych, to okazuje się, że jest bardzo dużo punktów zbieżnych i też są punkty oczywiście nas, wyborców PiS-u i wyborców Platformy, dzielących, prawda. Jest charakterystyczne, że to wychodziło mi we wszystkich badaniach socjologicznych, prawda, kiedy pyta się Polaków o to, co decyduje o zrobieniu kariery politycznej, czy kariery życiowej, prawda, i co decyduje o tym, że ktoś osiąga lub nie osiąga jakieś wysokie pozycje społeczne, to okazuje się, że 90% Polaków powie, że oczywiście decydującym czynnikiem jest taka kombinacja, powiedziałbym, dwóch czynników, to znaczy zdolność omijania prawa, czy wykorzystywania prawa na swoją korzyść, jakiś rodzaj, powiedziałbym, w tym zawartej formuły
nazwijmy to cwaniactwa czy sprytu, możemy to na różny sposób określać, pomieszanej z jakąś przygotowaniem merytorycznym, prawda? To znaczy, to jest jakby taki rodzaj, powiedziałbym, sieci, która pozwala dopiero na osiągnięcie, na zdobycie pozycji. I ten pogląd jest, jak rozumiem, reprezentowany czy wyrażany przez ponad 90% obywateli, tak? Czyli, że ta kwestia wizji właściwego porządku tutaj drogi życiowej nie dzieli zwolenników Platformy od zwolenników PiS-u. Kiedy zapytamy się Polaków przeciętnie o to, co jest bardzo najtrudniejszą kwestią, o poziom autorytaryzmu, prawda? To jest dosyć ważna miara, bo określa w jakiś sposób, powiedziałbym, takie trwalsze, aniżeli stosunek do poszczególnych poglądów, trwalsze dyspozycje psychologiczne Polaków, to okazuje się, że poziom autorytaryzmu między zwolennikami PiS-u i zwolennikami Platformy Obywatelskiej nie występuje. To znaczy jedyną formacją o wyraźnie silniejszym nacisku autorytarnym, co jest zupełnie ciekawe i warte zastanowienia, to jest formacja wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prawda? Tam jest grupa autorytarna, jeżeli gdzieś występuje, a nie między PiS-em i Platformą. Co by się wydawało, nie jest do końca zgodne z takim zdroworozsądkowym odbiorem, tak mi się wydaje. Ale to jest ciekawe. Jeżeli zadać z kolei Polakom pytanie, które się często zadaje, jaki jest ideał ustroju społecznego czy ustroju politycznego w Polsce, to okazuje się, że również większość Polaków, i to niezależnie od tego, czy głosują na jedną, drugą, trzecią, czwartą partię, to okazuje się, że jest to taka mieszanka, w której istotą rzeczy jest oczywiście demokracja i to przekonanie, czy to przywiązanie Polaków do demokracji jest jednak dosyć takim silnym i trwałym elementem, powiedziałbym, naszego światopoglądu, co nie znaczy, że z demokracji działającej jesteśmy zawsze i stale zadowoleni, czy z instytucji demokratycznych też nie oznacza to, że jesteśmy zadowoleni, ale ten ideał demokratyczny jest bardzo silnie obecny, pomieszany, powiedziałbym, i to jest taka niezwykle silny element, pomieszany z przekonaniem, że dobrym modelem ustrojowym w państwie jest ustrój, nazwijmy to, czy system tego, co się nazywa państwem opiekuńczym, prawda? To znaczy oczekuje się, że państwo nie będzie taki w duchu liberalnym tylko i wyłącznie stróżem nocnym, czy pomagać, czy dozorować grę, czy jedynie administrować sprawiedliwość, ale że jednak będzie istotnym graczem, jeśli chodzi o działanie ekonomiczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju programy opieki społecznej, prawda? Czyli można powiedzieć, Polacy są przywiązani, powiedziałbym, do takiej wersji, powiedziałbym, demokracji socjalnej, to takim w duchu zachodnioeuropejskim prawdopodobnie, ze szczególnym wskazaniem na Szwecję, prawda? Także innym elementem, który pokazuje wspólnotę poglądów Polaków, to jest przekonanie, że bezrobocie jest podstawowym problemem społecznym, które musi być rozwiązane, czy też większość Polaków zdecydowanie wypowiada się przeciwko prywatyzacji szybkiej, a również większość Polaków skłonna jest sądzić, że progresywny system podatkowy, a nie liniowy właśnie, powinien być czynnikiem dominującym. Podobnie Polacy łączą się w poglądzie na temat Kościoła, prawda? To znaczy niezależnie od tego, czy jesteśmy za PiS-em, czy za Platformą, to okazuje się, że prawie 90% Polaków twierdzi, że Kościół powinien być odseparowany od sfery politycznej, prawda? Znaczy ta reguła tutaj jest regułą stałą. Zapewne ja podaję tutaj przykładowo tylko te elementy, które tworzą, powiedziałbym, które można odtworzyć i powiedzieć, że tak wygląda przeciętny obraz umysłu przeciętnego Polaka. Oczywiście to słowo przeciętny Polak jest tutaj zawsze łatwe do obalenia, ale przy tym pozostańmy, przy tej średniej. To okazuje się zarazem, że mimo tych podobieństw, oczywiście Polacy są podzieleni, choć nie wiadomo właściwie, socjologia nie jest moim zdaniem w stanie tego podziału w innych wymiarach
pokazać. To znaczy, że można z całą pewnością powiedzieć, że mówiąc takim skrótem socjologicznym, ale czasami skróty socjologiczne są pożyteczne, byle nie były mylące, no że powstało coś takiego jak formacja wyborcza Platformy Obywatelskiej, która to formacja głosująca na Platformę Obywatelską, słabnącą, podkreślam, partię w tej chwili, zdecydowanie słabnącą swoje sile, to jest takie polskie mieszczaństwo, prawda? To jest Polska Partia Mieszczańska. Znaczy to, co zaczynała się Solidarność jeszcze w 80-tych latach, kiedy zaczynała się odbudować, podstawowa dyskusja, jaka w Polsce trwała wtedy, mam wrażenie, z punktu widzenia ustrojowego, ustroju społecznego, ustroju politycznego, to była dyskusja o miejscu klasy średniej. To znaczy było pytanie, jak wytworzyć klasę średnią, która da stabilizację ustrojowi politycznemu. I ja mam wrażenie, że po 20 latach, gdyby tę dyskusję znowu podjąć i ją przeprowadzić, to okazałoby się, mam wrażenie, że ta klasa średnia, czyli to mieszczaństwo, tak mówię tym określeniem, jest tą formacją, która stoi za Platformą Obywatelską i skłonna jest jej do niej się przyznawać. Inna sytuacja jest sytuacja PiSu. I tutaj mam wrażenie, że Platforma jest ewidentnie partią wielkomiejską, czy miejską przede wszystkim, i jest partią ludzi lepiej wykształconych i też lepiej zarabiających. Nie ma właściwie wśród wyborców Platformy, jak pokazują badania socjologiczne, osób, które zarabiają na głowę poniżej 1500 zł, czyli to oczywiście nie są to straszne sumy, jak sobie pomyślimy, ale w sumie to pokazuje, że jest to klasa społeczna dosyć silna. Istotnym dwoma jeszcze elementami, o których chciałbym powiedzieć tutaj na wstępie, zanim przejdę do samej rozmowy, to z punktu widzenia Platformy charakterystyczne i wyjątkowe dla Platformy, dla wyborców Platformy, to jest to, co bym powiedział chyba tak w ten sposób, że Platforma, jak inaczej niż pozostałe partie, jest zdecydowanie proeuropejska i stawia na zbliżenie do Europy, prawda? Europa tutaj i różnego rodzaju formy konsolidacji z Europą, nawet w sytuacji kryzysu teraz i w sytuacji konfliktu, jest stałą, niezmienną wypadkową myślenia wyborców Platformy. Znaczy, innymi słowy, oni nie wyobrażają sobie Polski wyłączonej, prowadzącej jakąś samodzielną, samodzielne istnienie poza wielkimi strukturami politycznymi. Natomiast jeżeli i drugi element, który pokazuje jeszcze charakterystykę wyborców Platformy, to jest, powiedziałbym, większy nie tylko antyklerykalizm, ale większy dystans do Kościoła w ogóle. To znaczy tam jest o wiele mniej ludzi głęboko wierzących, taka kategoria w badaniach socjologicznych występuje, czy o wiele mniej osób, których można powiedzieć, że dla których wiara religijna czy nauczanie kościelne in extenso, podkreślam, jest przez wyborców Platformy akceptowane. To nie znaczy, że poszczególne elementy nie są akceptowane, ale istotny jest tutaj element charakterystyczny, właśnie ta, powiedziałbym, większy stopień dystansu wobec religijności, prawda? I kiedy porównamy właśnie z PiS-em, to oczywiście widzimy, że to jest partia mniejszych miasteczek, niżej zarabiająca i w której bardzo silnym komponentem, dwa silne komponenty tej partii występują, mianowicie wyborców tej partii, to jest zdecydowanie religijna orientacja, to znaczy dla której poglądy religijne odgrywają olbrzymią rolę i wreszcie istotnym elementem dla tej kompozycji tej partii to jest poczucie krzywdy ekonomicznej, prawda? To znaczy krzywdy ekonomicznej związanej z peryferyjnością, w jakiej się znaleźli, izolacją, wykluczeniem i tak dalej, co oczywiście nie jest bez znaczenia dla funkcjonowania. Ale nawet jeżeli ci wyborcy obu partii zdają się być, jakoś posiadać pewne tożsamości, które socjologowie wychwytują, to nie ulega jednocześnie wątpliwości, że stopień identyfikacji wyborców z partiami jest niski. Czyli że to, powiedziałbym, to co myślą wyborcy jest echem co najwyżej poglądów liderów partii politycznych,
czy tych głównych aktorów życia politycznego, a nie powtórzeniem, czyli że nawet jeżeli ktoś głosuje na PO, to jest zazwyczaj niezwykle krytyczny wobec tej partii, czy jej sposobu rządzenia i zapewne nie inaczej może się dziać w wypadku PiS-u, chociaż tutaj ta identyfikacja z PiS-em swoich wyborców jest zdecydowanie i to tak widocznie silniejsza w stosunku do Platformy. Wymieniam te poglądy, czy tak bardzo skrótowo, bo czas jest krótki, żeby to wszystko powiedzieć, po to, żeby zdążyć do jakby tego podstawowego pytania, prawda? To znaczy, jeżeli rozmowa polska nie jest tylko grą marketingową, jeżeli rozmowa polska to nie jest gra na negację, jeżeli ta rozmowa polityczna w Polsce ma pewien związek z podziałami światopoglądowymi czy ideowymi w Polsce, ale ten związek nie jest jakimś związkiem twardym, to znaczy nie można powiedzieć, że PiS czy liderzy Platformy, czy liderzy PiSu wypowiadają poglądy społecznie zaakceptowane, a raczej próbują kreować pewne sytuacje własne, w pewnym sensie ta rozmowa, artykulacja tych poglądów jest jakby artykulacją, która powiedziałbym jest artykulacją aktorów, prawda? Nie zawsze te ich poglądy mają związek czy zakorzenienie w sytuacji społecznej. Charakterystyczny dla tej rozmowy to następny element, który trzeba wziąć pod uwagę, mi się wydaje, żeby określić tą sytuację rozmowy. Mianowicie jest uderzający, powiedziałbym, kontrast, to znaczy, który w gruncie rzeczy jest takim kontrastem paradoksalnym, prawda? Sformułowałbym ten kontrast w sposób, powiedziałbym, taki skrótowy, że im gorszy elektorat w sensie edukacji, w sensie dochodów, w sensie oddzielenia od centrów medialnych, prawda, czy centrów działania, tym ten elektorat, dla tego elektoratu, tym partia przywiązuje większą wagę do kwestii ideowych. To znaczy, paradoksalnie, PiS, moim zdaniem, wbrew pozorom i wbrew być może wielu mniemaniom, jest o wiele intelektualnie, o wiele ciekawszy, nie w sensie, że mi się podobają te poglądy, tylko ciekawszy w sensie, o wiele bogatszy ma zestaw intelektualistów, autorów, pism, środowisk, które stoją za tą formacją polityczną. I tak było przed 2005 rokiem, zanim PiS doszedł do władzy i też w okresie rządu PiS-u, jak i obecnie, prawda? Możemy zobaczyć, że istnieje całe spektrum bardzo poważnych, moim zdaniem poważnych całkiem historyków, filozofów, poetów. Jest bardzo wiele pism, które utożsamiają się, można powiedzieć, z partią Jarosława Kaczyńskiego i artykułują pewną grupę poglądów. I to właśnie chciałbym uczynić tym przedmiotem swojej wypowiedzi. Natomiast gdyby porównać tą sytuację Platformy Obywatelskiej, to paradoksalnie Platforma, mimo że jest partią, jak mi się wydaje, mieszczańską, inteligencką, mimo że jest partią zorientowaną na ludzi, jakoś tam, których się nazywa w mowie potocznej, oświeconymi w jakiś sposób, bardziej europejskich, bardziej bardzo często ludzi o wyższych standardach, w gruncie rzeczy Platforma Obywatelska nie posiada, czy nie artykułuje, mam wrażenie, dla tych ludzi również żadnego zestawu poglądów. To znaczy nie próbuje podjąć do pewnego stopnia żadnej debaty o charakterze światopoglądowym. Nie próbuje podjąć żadnej debaty o charakterze idei regulatywnych i ważnych dla naszej wspólnoty. I tutaj ten kontrast w punkcie wyjścia jest dla mnie uderzający i no, powiedziałbym do pewnego stopnia nie to, że niepokojący, ale zatrważający. To znaczy to, do jakiego stopnia ta strona, nazwijmy to, która uważa się za centrystów, za liberałów niegdyś, za ludzi, którzy no właśnie to mieszczaństwo mają reprezentować, jest tak bardzo pozbawione jakichkolwiek narzędzi autorefleksji i narzędzi w związku z tym samooceny. Wracając, i mam wrażenie, że między PiS-em i Platformą, mimo że społecznie to
nie będzie postrzegane i nie znajdzie wyrazu w takiego jawnego w wynikach badań socjologicznych, że między tymi dwoma partiami, uważając ich za głównych aktorów sceny politycznej, którzy artykułują najważniejsze, tak powiem, różnice światopoglądowe, mam wrażenie, że toczy się autentyczna i rzeczywista walka światopoglądów. To nie jest tylko walka menadżerska, to nie jest tylko gra, to nie są tylko, powiedziałbym, retoryczne chwyty, słowa nieprzyjemne czy bardzo nieprzyjemne, bo chyba innej skali tam nie ma między reprezentantami tej partii, ale że toczy się jakiś spór. I zadaniem, moim zdaniem, zasadniczym z tego punktu widzenia, to nie jest tylko zanotować sobie, że ten spór istnieje, ale spróbować sobie odtworzyć właściwie zarys poglądów, który stoi za każdą ze stron i w związku z tym odtworzenie tego i powiedzenie, za jakimi wartościami każda z formacji politycznych się w Polsce opowiada. Oczywiście odtworzenie tych poglądów nie można dokonać tylko i wyłącznie słuchając czy czytając wypowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, czy liderów Platformy Obywatelskiej, ale żeby to odtworzyć, trzeba, mam wrażenie, sięgnąć do ich pism, do ich artykułów, esejów, do ich wypowiedzi, które nie mają przeznaczenia, nie są przeznaczone dla wielkich mediów, ale bardzo często są przeznaczone dla, można powiedzieć, grup smakoszy tego typu literatury, prawda? Ja wykonałem pewne zadanie domowe, mianowicie spędziłem kilka tygodni w bibliotece, co nie było wcale przyjemnym zajęciem, muszę powiedzieć, mianowicie czytając całą prasę, która tworzy taki rodzaj archipelagu idei wokół PiS-u, w której jest i Nasz Dziennik, i Gazeta Polska, i Pismo Arkana, i Pismo Opcje, prawda, i teologia polityczna, gdzie są bardzo różne i jest pismo, jeszcze jedno, które zadziwiło mnie swoim treścią, mianowicie pismo, które nosi tytuł 44, prawda, które wprost nawiązuje do tego mickiewiczowskiego określenia i spróbowałem sobie odpowiedzieć właściwie, co łączy tych ludzi, jaka jest ta prawicowa retoryka, wokół jakiej idei jest zbudowana i z czym właściwie mamy w tym wypadku do czynienia, prawda? Czy innymi słowy, czy to jest tylko zbiór agresywnych haseł pod publikę, czy jednak tam jest jakiś wyrazisty światopogląd? Ja bym powiedział coś takiego, co mnie się wydaje tutaj bardzo jakoś bardzo uderzające, nawet nie sądziłem, sięgając do tej literatury, że może to być aż tak, tak mocno obecne. Mianowicie analizę tą jakby robiłem z różnych perspektyw, z perspektywy pamięci historycznej, z perspektywy różnego rodzaju centralnych kategorii myślenia. Próbowałem odtworzyć też dla siebie, jaką oni mają wizję historii, prawda, polskiej przeszłości, stosunek do tak zwanej trzeciej i czwartej Rzeczypospolitej. Wątków tutaj jest bardzo dużo i dodam, jest co czytać. Znaczy, to nie jest tak, że tych tekstów jest jakby porozrzucane, tylko powiedziałbym, jest tego naprawdę dużo. I otóż powiedziałbym tak, że na naszych oczach, czego jakby nie do końca chyba nie wszyscy mogą dostrzegać, mianowicie powiedziałbym tak, że rodzi się coś w rodzaju religii politycznej, mówię to o pisowskiej religii politycznej, czy takiej prawicowej, żeby oderwać się od słowa PiS, prawicowej religii politycznej, która ma wszelkie cechy mesjanistyczne, to znaczy jest to rodzaj takiego, powiedziałbym, mesjanizmu, który jest mesjanizmem, od razu szczerze przyznam, bezzębnym, ale jednocześnie retorycznie zbudowanym wokół haseł narodowych i tego, co bym nazwał egzaltacją narodową, w której w tej egzaltacji narodowej jest poczucie, że naród jest tą wartością podstawową, naród
i wyzwolenie czy uruchomienie ducha narodowego, bo odbywa się to, ta analiza na poziomie ducha narodowego, jest tym zadaniem naszym podstawowym i jakby zdobycie władzy z tej perspektywy nie jest postrzegane jako narzędzie li tylko użyte po to, żeby nie wiem, rozdzielić stanowiska między swoich, po to, żeby poprawić sytuację wsi w Polsce, czy po to, żeby zbudować nowe przedszkola, czy nowe żłobki, czy przemyśleć problematykę infrastruktury, ale z tej perspektywy PiS jawi się w swoich programach intelektualnych, w tym zapleczu, który buduje działanie tej partii, jako formacja, która uważa, że to, co dzieje się w tej chwili w Polsce i co stanowi jakby najważniejszym elementem, najważniejszy element, to jest, że brak nam jest, jak to mówi znany historyk z Krakowa, profesor Andrzej Nowak, bardzo poważny zresztą uczony, kiedy on mówi, że brakuje nam zdolności odczuwania wspólnej ojczyzny, prawda? I to określenie, mam wrażenie, mniej lub ostrzej zostaje sformułowane. W piśmie 44, tym piśmie, które jest jakby takim awangardą tego środowiska, mam wrażenie taką najostrzejszą, oni piszą wprost, że potrzebna nam jest odbudowa świadomości mesjańskiej i eschatologicznej perspektywy spojrzenia na politykę. Brzmi to zaprawdę odważnie, choć oczywiście warto zastanowić się, co to jest ta mesjańska, co to jest ta eschatologiczna i co to jest ta za polityka. Jeden z autorytetów tego pisma ogłosił, co jest charakterystyczne, to zdanie jakoś sobie wynotowałem, bo wydawało mi się ono smaczne, choć kompletnie go nie rozumiem, ale to już jest co innego. I mówi coś takiego, walka eschatologiczna wzmogła się i weszła w swój ostatni etap. No to brzmi to naprawdę obiecująco. Natomiast o czym on mówi, za diabła do końca nie rozumiem. Natomiast mamy poczucie i autorzy tej prawicowej wykładni mówią, że polski wkład kulturę światową, czy jak niektórzy to mówią, w budowanie Królestwa Bożego wręcz, zawiera się w trzech wymiarach, prawda? To znaczy to jest wymiar ducha, wymiar kultury i wymiar martyrologii. Czyli te trzy elementy stanowią o Polsce, prawda? Duch, kultura i martyrologia. I Polska w tej sytuacji, Polska jako naród, jawi się jako naród wybrany, który najbliższy jest przyjęciu spośród innych narodów świadomości apokaliptycznej, który najbardziej wyczuwa, jak można powiedzieć, owo nadchodzenie tego szczególnego momentu. A więc ten mesjański wątek jest, podkreślam, obecny nie tylko w pismach mesjanistycznych, ale również on krąży po różnego rodzaju pismach, prawda? I budowa tego mesjańskiego, czy tego odbudowa tego ducha narodowego oczywiście jest obroną przed wpływami obcymi. To znaczy na liście próbowałem odtworzyć listę wrogów, jaką PiS sobie odnajduje, czy idei, które są im wrogie. Czytałem Ryszarda Legutkę, poważnego profesora filozofii z Krakowa, czytałem teksty w teologii politycznej i postanowiłem sobie zrobić taką listę tego, czego oni uważają, że jest groźne dla polskiego ducha. I ta lista jest dosyć długa, ale pozostanę przy hasłach, prawda? To znaczy najpierw jest psychoanaliza, też nie bardzo wiem dlaczego. Potem jest feminizm, no to jest bardziej zrozumiałe. Potem jest marksizm, potem jest pozytywizm, potem jest progresywizm, potem jest kontrkultura. Ale najbardziej to, czego się nie lubi w tym kręgu, to jest liberalizmu i postmodernizmu, prawda? To znaczy musimy się bronić przed wpływami zachodnimi, prawda? Czyli bronić się przed taką obcymi ingerencjami w rozpad naszej tożsamości, jak się to określa. I dążąc do tego, żeby powiedzieć, co jest właściwie i naprawdę polskie i w Polsce powinno być polskim znakiem, polską tożsamością zbiorową, prawda? I prawica polska w tej sytuacji jawi się nie tylko
jako, podkreślam, jako jeden z obozów politycznych, tylko bierze na siebie poczucie misji odpowiedzialności za naród, prawda? I charakterystyczne tutaj jest z tego punktu widzenia wypowiedzi między innymi wspomnianego tutaj profesora Andrzeja Nowaka, który powiada, że III Rzeczpospolita doprowadziła do tego, że stawia się znaki zapytania przy państwie polskim, suwerenności, niepodległości, a także przy tym, co nazywa się polską duchowością, prawda? I tutaj pojawia się ciekawy nowy wątek z tego punktu widzenia, to znaczy nie tylko to, że jesteśmy odcinani od naszego poczucia dziedzictwa, że te wpływy zachodnie plus obecny system zarządzania kulturą i oświatą prowadzi do tego, że my tracimy swoją tożsamość, ale pojawia się coś, co jest niezwykle ciekawe, mianowicie teza, którą prawicowa retoryka chętnie używa, mianowicie podziału Polaków na my i oni. To, ten podział nie jest między władzą a obywatelami, jak do tej pory myśleliśmy, ale w ich retoryce pojawia się podział, który mówi o tym, pozwolę sobie przeczytać, bo to zdanie było, wiele razy się nad nim zastanawiałem, ale ono było zbyt niepokojące, żebym je zostawił sobie po prostu tak na boku. I on mówi o tym, że są tacy oni, którzy w ramach narodu polskiego, którzy nie rozumieją, w czym rzecz. I pisze tak, musimy podjąć na nowo uporczywą pracę nad przywracaniem polskości i tych, którzy przed telewizorami TVN i nowej TVP przed okienkami laptopów z Onetem czy Interią stali się tutejszymi albo raczej turystami. Ja to przeczytałem to zdanie, ono zabrzmiało dla mnie zadziwiające, dlatego że to jest jakby powiedzenie jednej rzeczy, że nie wszyscy Polacy są Polakami, że Polakami w tym mocnym sensie tego słowa mogą być tylko ci, którzy nad tym duchem, ten nowy duch narodowy pielęgnują, prawda? Czyli to pojęcie obcego, które ważne jest w dyskursie naszym wspólnym o kulturze polskiej, zostaje przywrócone na nowo po to, żeby wskazać i odkryć, że ta Polska jest fundamentalnie podzielona na prawdziwych, powiedziałbym, Polaków i na Polaków, Polaków, którzy rezygnują ze swojej tożsamości. Ryszard Legutko mówił w takiej sytuacji o tym, że my się dzielimy na, my jesteśmy takim, on mówił, narodem konserwatywnym. Używa określenia, Polska to naród moherowy. I mówi, ten naród moherowy jest opluwany przez jakiś dziwny, inny naród, który zamieszkał w Polsce, prawda? I to poczucie konfliktu, to znaczy, że Polska jest jakby niszczona i z zewnątrz przez kulturę zewnętrzną i przez tę wewnętrzną różnego rodzaju nurty, które lekceważą nas, staje się być niesłychanie silny. Jeszcze jeden cytat, bo wydawał mi się niesłychanie wdzięczny i charakterystyczny dla myślenia tych, którzy myślą. Jeden z takich egzorcystów antypolskiego ducha napisał w ten sposób. To zdanie mnie już zupełnie powaliło, przyznam. Mianowicie pisze, Polacy w III Rzeczypospolitej znajdują się w sytuacji Żydów III Rzeszy i są zamykani do gett. To znaczy, to jest użycie takiego chwytu retorycznego. Rozumiem, że chodzi o wzmocnienie efektu i wrażenia na czytelniku, ale to zaczyna brzmieć niezwykle, ta analogia groźna. Groźnie, czyli szykuje jakby nam obraz takim, że prawdziwi Polacy są wyszydzani, wykluczani z polskości. I ten wątek wykluczania, wyrzucania z polskości wydaje się być niesłychanie istotnym elementem naszego myślenia. Znalazłem takie dwa charakterystyczne wypowiedzi biskupów. Jednego biskupa, no dosyć poważnego w końcu, szefa konferencji episkopatu, czyli arcybiskupa Michalika, który mówi o tym, że Kościół polski znalazł się de facto już w tej chwili w podziemiu, prawda? To znaczy zostaje tak wykluczony z dyskursu publicznego, że na dobrą sprawę nie ma miejsca na ten Kościół w świecie publicznym, prawda? Zastanowiło mnie to, ale poczułem się oczywiście bezradny wobec jego stwierdzenia. Czy na przykład inny biskup, który mówił o tym, że trzeba wrócić do prawdziwej korzeni kultury polskiej i on te korzenie kultury polskiej umieścił w poezji prawdopodobnie no, dobrze zapomnianej dzisiaj przez większość ludzi, mianowicie w poezji Orota i w powieściach
Dewajtis, prawda? To zastanawiało mnie, dlaczego tak tradycjonalna i bardzo, tak powiem, już zapomniana literatura ma być dla nas wzorcem. A w każdym razie bycie Polakiem, oprócz tego, że wymaga, powiedziałbym, takiego uważności, takiej szczególnej troski, porzucenia internetu, to oczywiście pojawia się ten wątek, że bycie Polakiem jest tożsamym z chrześcijaństwem, prawda? Jest taki, chyba to w Gdańsku mieszka poeta Wojciech Wencel, który napisał w ten sposób: póty trwa Polska, póki trwa pieśń patriotyczna i religijna, reszta narodu o tym zapomniała, prawda? I tutaj to poczucie w związku między religią, egzaltacja narodowa i to poczucie mesjanistyczne właśnie, że my mamy do odegrania w tym świecie jakąś wyjątkową misję, sprawia, że czytając te teksty mam takie poczucie nierzeczywistości w tym znaczeniu, że nie widzę za tym dokładnie ludzi, spraw, problemów politycznych, widzę jakieś wielkie zideologizowany obraz świata, który się dzieje. Dlaczego ten problem narodowy jest taki dramatycznie ważny, oczywiście możemy zapytać, z perspektywy myślenia prawicy polskiej? Otóż najczęstsza odpowiedź, bo wynika z tego oczywiście, że my zbyt, to jest ten taki obraz, który powtarza się od 20 lat w polskiej retoryce, mianowicie, że Polska jest papugą narodów, prawda, że my powtarzamy wzorce innych narodów, sami nic do tego nie dokładamy i że to jest słabość polskiego życia intelektualnego, że nie potrafi, można powiedzieć, wgłębić się w naszą przeszłość, a korzysta jedynie z wzorów zachodnich, prawda. Ale drugim charakterystycznym tonem, czy nowym tonem, który się pojawia od niedawna, mi się wydaje, w tej prawicowej retoryce, to jest użycie takiego określenia, że walka z polskością dokonuje się za pomocą pedagogiki wstydu. Czyli, że ci krajowcy, czy turyści, jak ich Nowak nazywa, profesor Andrzej Nowak, żywią się błędami, czy rzekomymi błędami Polaków, po to, by dowieść, że ich, czyli nasza przeszłość, ich, nasza tożsamość nie zasługuje na dumę i trwanie. Czyli można powiedzieć, pedagogika wstydu jest tutaj utożsamiana jako taka podstawowa zasada działania ośrodków liberalnych, ale również rozumiem, że Platformy Obywatelskiej, która polega na tym, że nie dość, czy zbyt krytycznie podchodzi się do własnej przeszłości. No tutaj jest dobrym kazus Jedwabnego, prawda, pogromu w Jedwabnym. Interpretacja prawicy byłaby mniej więcej taka, dosyć dokładnie wokół tego wszystkie te wypowiedzi przejrzałem i ona mówiła coś takiego, że oczywiście Jedwabne się zdarzyło, to znaczy było tak, że Polacy mordowali swoich sąsiadów. Oczywiście to była specyficzna sytuacja i tak dalej, zawsze się podkreśla szczególność, ale raczej nie chodzi o to, czy był taki fakt, ile istotne z tej perspektywy retorycznej prawicy jest powiedzenie, że używa się tego przykładu Jedwabnego nie po to, żeby po prostu się nad nim zastanowić, ale po to, żeby zohydzić własny naród, prawda? To znaczy, żeby powiedzieć, że Polacy są w ogóle antysemitami, czy w ogóle stosują się do, mają taki negatywny stosunek do samych siebie, prawda? I ta egzaltacja narodowa i to poczucie ducha narodowego oczywiście sprawia, że oglądamy obraz umęczonej, można powiedzieć, polskiej tożsamości, która potrzebuje tego wyzwolenia czy ujawnienia, prawda? Albo jeszcze inaczej, nawet jeżeli większość ludzi w Polsce jest przeciwko prawicy, to ta większość, czy albo powiedzieć ta mniejszość, ta, która trzyma się prawicy, tradycji, religijności, tego poczucia dumy narodowej, to jest ta mniejszość, która jest naprawdę polską, prawda? Tamci nie są Polakami. Oczywiście tutaj przykładów można bardzo dużo na ten temat dawać. Czasu na to nie mam, ale ale wnioski daje się z tych już zdań chyba wyprowadzić, mam wrażenie, że w perspektywie tej rozmowy, tej strony tutaj, która się wypowiada, Polska przestaje być narodem pośród innych narodów, ale mam wrażenie, zamienia się w sektę. Sektę, na której straży stoją ci prawicowi intelektualiści, prawda? Jeżeli słowo sekta
przejęta z języka kościelnego czy religijnego jest możliwa do przeniesienia. Sądzę, że jest. Czyli można to powiedzieć, ta Polska ze swoją ujęta w takiej apokaliptycznej figurze jest ujmowana jako swoistego rodzaju duch, silny duch w przyszłości, który zawstydzi Europę swoją martyrologią. To wątek, który całkowicie pominąłem, ale chodzi oczywiście o przez jego powstanie warszawskie i kulturą, prawda? Czyli innymi słowy, projekt władzy politycznej, czy projekt władzy politycznej, która stoi za PiS-em, podkreślam, nie jest projektem pragmatycznym, prawda? W sposób pragmatyczny ujęty, czy w sposób taki, powiedziałbym, jest to konflikt programów, konkretnych programów, konkretnych rozwiązań instytucjonalnych, bezrobocia, podatków i tak dalej, ale zostaje ujęty w pewnej figurze głęboko zideologizowanej. I to figurze, która rozumiem nie jest tylko figurą, z której można się śmiać, z której się można nabijać, jakby to wiele osób mogłoby chcieć, ale traktowane niezwykle poważnie zarówno przez autorów tych tekstów, ale również i co przede wszystkim przez no, liczne grono odbiorców, prawda? Gazetę Polską czyta dziesiątki tysięcy ludzi, a uważam, że tygodnik, uważam, że jest naprawdę tygodnikiem, który w ciągu roku no, zajął, powiedziałbym, drugie miejsce pośród tygodników, jeśli chodzi o skalę nakładu w Polsce, czyli jest to jakby spora liczba chętnych, czytających tego rodzaju teksty, zdaje się być w Polsce wybitne. Wobec PiS-u staje Platforma Obywatelska i tutaj jakby natrafiam, ja natrafiam w każdym razie, być może, że Państwo mają tutaj lepsze narzędzie, na kompletną pewną bezradność, bym powiedział. To znaczy i na tym też zresztą siła PiS-u będzie rosła, prawda, mi się wydaje, paradoksalnie. Mianowicie natrafiam na partię, która nie tylko, że pozbawiona jest swoich intelektualistów, nie tylko pozbawiona jest swoich pism, ale jest w istocie, czy staje się, tak jak każda partia władzy, a jest to z całą pewnością partia władzy, pozbawiona jakichkolwiek zasad, czy nawet powiedziałbym pryncypiów kierujących, czyli partią, o której nie można powiedzieć ani to, że jest liberalna, ani że jest etatystyczna. O partii, której nie można powiedzieć o tym, że jest, powiedziałbym, wspiera religię, ale też nie można powiedzieć, że jest antyreligijna. Że jest to partia, która nie można powiedzieć, że jest antynarodowa, ale nie można powiedzieć też, że jest partią egzaltacji narodowej, prawda? To partią, w której się spotykają biografie ludzi, którzy wyszli z komunistycznej partii, znaczy z PZPR-u, razem z biografiami ludzi, którzy byli, można powiedzieć, więźniami sumienia, czy więźniami politycznymi jeszcze przed 89 rokiem, prawda? I ten konglomerat, powiedziałbym, różnych tradycji jest jakby konglomeratem świadomie zorganizowanym oczywiście. To znaczy Platforma Obywatelska jest zbudowana, mam wrażenie, i jest to pewnie zamysł jej lidera, albo jej liderów, ale sądzę, że raczej tutaj liczba pojedyncza jest ważna, że jest to konglomerat poglądów, którego zasadą jest zasada inkluzywności, nie ekskluzywności, prawda? Czyli partii, która nie wyklucza nikogo z góry, każdy może stać się jej udziałowcem, wejść do niej, robić w obrębie jej karierę, zajmować stanowiska, nie stawiając mu żadnych przedwstępnych wymagań, a warunkiem jedynym jest zachowanie lojalności wobec reguł gry, które w tej partii obowiązują, prawda? I w tym sensie jest to partia umiarkowana, ale zarazem partia bez zasad, że jest to partia pragmatyczna, ale jednocześnie partia, której pragmatyzm jest nie do końca, powiedziałbym, nie wiadomo czym uzasadniony, poza techniką, jaka jest stosowana. Czyli jest to partia, która do pewnego stopnia, wobec której można się wiele zastanawiać, ale z pewnością nie sposób odpowiedzieć właściwie, jaki program przyszłości w niej, jaki ona reprezentuje. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy założenie, że to są ci dwaj główni aktorzy, którzy ze sobą toczą tą rozmowę polityczną w Polsce, i jeżeli moja diagnoza jest słuszna, to ja bym powiedział tak, że ta rozmowa
zniszczona przestrzeń polskiej rozmowy wynika nie tylko, nie dlatego, że ludzie mają różne poglądy, bo to jest normalne, że ludzie mają różne poglądy, nie dlatego, że mamy tutaj do czynienia z jakąś taką synkretyczną zbiorem opinii, które krąży wokół Platformy Obywatelskiej, czyli bardziej europejska, bardziej zdystansowana wobec religii, ale wszystko to jest z prawem skali ten, wobec partii, która jest silnie zideologizowana i posiadająca taką bardzo wyrazistą narodową ideologię, co nie znaczy szowinistyczną, od razu zaznaczę, co nie znaczy szowinistyczną. Że różnica, że konflikt tutaj tej rozmowy, mam wrażenie, sytuuje się na takim poziomie przedwstępnym. To znaczy, powiedziałbym, nie sposób wyobrazić sobie, że jest możliwa rozmowa i nigdy w historii rozmów takich się nie toczyły, niemożliwe są do odbycia, między skrajnie ideologicznymi poglądami, jakie w PiS-ie znajduje, a poglądami, które wobec w ogóle myślenia ideologicznego czy ideologii mają stosunek całkowicie obojętny czy niechętny, prawda? Czyli w związku z tym ten konflikt rozbicia tej polskiej rozmowy dokonuje się też, podkreślam, nie na poziomie emocji, różnych doświadczeń w stosunku do Smoleńska, prawda? Tylko konflikt jest jakby ugruntowany w bardzo fundamentalnym poczuciu wzajemnej ideowej czy duchowej obcości, prawda? To znaczy z jednej strony silnej partii ideologicznej, silnej partii, która próbuje skonstruować swoją tożsamość i swoją wizję rządów, władzy w oparciu o mocne podstawy programowe, a bardzo silnie wyartykułowane i dobrze wyartykułowane w sensie spójności, sprawności, dobrze wyartykułowane racje ideowe wokół formacji, która w gruncie rzeczy odmawia udziału w tego typu dyskusji. Nic w zamian oczywiście za to specjalnie istotnego nie proponując. Czyli można powiedzieć, ta rozmowa jest rozbita na takim podstawowym poziomie języka, prawda? Są to dwa różne języki, które te dwie wielkie formacje używają, które się w ogóle nie mogą dodać i nie mogą ze sobą współistnieć, prawda? Znaczy to jest coś takiego. Oczywiście, jeżeli byśmy mówili tutaj o tym, że nie tylko PiS i nie tylko Platforma tworzą przestrzeń naszej rozmowy, że jeszcze jest formacja Palikota, że są jeszcze, mam wrażenie, coraz bardziej wpływowe w Warszawie, mam nadzieję, tylko kręgi już nie postkomunistów, ale powiedziałbym neokomunistów, to już jest zupełnie inna kwestia. Oni są na razie jeszcze na uboczu polskiej rozmowy. Tych dwóch wielkich bokserów, czyli te PiS i PO, tworzy przestrzeń, w której żaden głos nie może się dodać, żaden głos się nie może uzupełnić i może pozostać nawet nie tyle kłótnia w przestrzeni publicznej, ale po prostu kakofonia. Dziękuję bardzo. Wprowadzenie tak naprawdę do dyskusji nad tym, co się stało z przestrzenią polskiej rozmowy. Jako, że nie mamy szczególnie dużo czasu, będę bardzo wdzięczny za Państwa pytania. Mam tylko jeden mikrofon. Nie ma rozmowy. Najpierw pan tam w górę. A to ja bym chciał mówić do tego tutaj, tak? Uniwersytet Pamięci Narodowej. Chciałem jeden mały komentarz i jedno małe pytanie do pana profesora skierować. Ten obraz, który pan rysuje, mówiąc o tej prawej stronie społeczeństwa, w dużym skrócie, jest trochę niepełny. To znaczy są też nurty abstrahujące czy dystansujące się od tej mesjanistycznie pojmowanej polskości. Daleko nie szukać. Niedawno wydana książka Ziemkiewicza o neoendecji i tam wyraźnie się od takich punktów Ziemkiewicz dystansuje, nie on jeden zresztą. Natomiast pytanie moje byłoby następujące. Dlaczego nie udaje się, albo się nie udało uczynić Platformy Obywatelskiej partią bardziej autorefleksyjną? Albo może jeszcze inaczej, dlaczego pan profesor nie stał się intelektualistą Platformy Obywatelskiej, przy czym
żeby była jasność, ja nie oceniam tego negatywnie. Myślę, że takie zaangażowanie profesorów socjologii, czy w ogóle myślicieli jest czymś jak najbardziej pożytecznym. Widzę tutaj na przykład analogiczną rolę profesora Andrzeja Zybertowicza, więc takie jest moje pytanie. Znaczy, ja powiedział tak, że bo jedna historia to jest historia jakby mojego takiego związku z Platformą, prawda? To znaczy, miałem takie poczucie, nie wiem, czy to jest odpowiedź na pana pytanie, ale zacznę od tego, że ja jakby wszedłem do tej polityki, mając poczucie, że najważniejszą sprawą do rządzenia partii opozycyjnej, która ma kiedyś stać się partią władzy, to są dwa elementy, prawda? Po pierwsze stworzenie silnego think tanku, to się tak nazywa, to znaczy stworzenie grupy ludzi, którzy systematycznie myślą nad programem, nie tylko politycznym, jak wykołować kogoś lub jak zdobyć władzę, prawda? Ale że mają pewne jasne czy dosyć wyraziste argumenty za dlaczego takie stanowisko, dlaczego tego typu decyzje miałyby być kiedyś w przyszłości podejmowane. I oczywiście istniał wtedy tak zwany rząd cieni z Janem Rokitą, ale charakterystyczna jest los tego rządu cieni, że wtedy, kiedy ten rząd cieni wykształcił jakieś dokumenty, mniejsza o to, czy te dokumenty były prawdziwe, czy nieprawdziwe, znaczy w sensie nieprawdziwe, tylko dobre, czy złe, to oczywiście liderzy Platformy Obywatelskiej zrobili wszystko, żeby te argumenty nigdy nie zostały usłyszane, prawda? Czyli powiedziałbym, mój pomysł na to, że tego typu think tank jest potrzebny, no spełzł na niczym, prawda? No i drugi element, który zawsze wydawał mi się bardzo istotny dla każdego działania politycznego i w tym partyjnego, to jest oczywiście stworzenie czy przygotowanie jakiejś kadry do rządzenia. Czy polityka wymaga nie tylko pewnych umiejętności, talentów, niezbędnych talentów, no nazwijmy to politycznych, growych, żeby użyć skrótowo, ale również talentów merytorycznych, prawda? Oba te pomysły okazały się niepotrzebne i zbyteczne. Ja nie uważam, że to źle, to być może, że inaczej można sobie wyobrazić politykę, ale mam ciągle jakieś takie intelektualne nawyki w swojej głowie. No i w związku z tym mój udział w Platformie był oczywiście niemożliwy do podjęcia, to znaczy dalszy udział w tej imprezie, bo no nie miałem co tam robić w pewnym sensie, bo nie miałem ambicji takich, które są związane z pełnieniem jakichś funkcji, czy udziałem w takich bieżącym życiu partyjnym. To napawało mnie raczej obrzydzeniem niż potrzebą aktywności. To jest odpowiedź moja jedna. Jak się potoczą losy Zybertowicza, czy Glińskiego, czy innych socjologów wówczas, kiedyby na przykład PiS doszedł do władzy, to już zupełnie inna kwestia, bo być może okazałoby się, że oni są równie niepotrzebni wtedy, kiedy się bierze władzę, jak bywało to po stronie Platformy Obywatelskiej. Jeszcze zwrócę uwagę, że kiedyś takim ważną osobą w tym środowisku, powiedziałbym, które potem stworzyły Platformę, był profesor socjologii Jacek Kurczewski, który był wicemarszałkiem Sejmu w okresie po pierwszych wolnych wyborach w Polsce, czyli wyborach w 90 roku, ale oczywiście on też odpadł, znaczy odpadł z gry, znaczy się nie nadawał, znaczy mimo że uważam, że Kurczewski jest bardzo poważnym człowiekiem. Natomiast co do określenia tej prawicy, oczywiście z tą prawicą to jest oczywiście, ona jest, to nie jest tak, że wszyscy zgadzają się na wszystko, prawda? Ale z pewnością jestem przekonany o tym, i taka jest moja teza oczywiście, która jest do dyskusji, możliwe dyskusji, to znaczy ja uważam, że każda taka formacja oczywiście nie tworzy spójnego światopoglądu, to w takim sensie zamkniętego, prawda? Ktoś rozpisał i tak dalej, ale że można bardzo wyraźnie wyczuć taki horyzont myślenia takiej partii, prawda? Horyzont spojrzeń, jakie są wariacje, możliwe tematy, które w ramach tej partii są poruszane, prawda? W ramach tej formacji politycznej są poruszane i można dosyć
przy nie nawet bardzo skrupulatnej analizie znaleźć tropy charakterystyczne dla danej formacji, prawda? Nie używałem akurat tego przykładu, ale on mnie niezwykle uderzył, że w retoryce prawicowej bardzo istotne określenie, ono jest zamienne, jest używane salon, salonik, warszawka, prawda? I nikt z Platformy Obywatelskiej tego nie użyje, prawda? Znaczy, że wiemy, jak słyszę to słowo, prawda, to wiem z góry, okej, okay, to jest facet z tamtej strony. To znaczy, że jest pewien język, który daje nam rozpoznanie, prawda? I akurat Rafał Ziemkiewicz jest takim pisarzem, który pewnie nie użyje określeń apokaliptycznych, ale użyje słowa z Warszawka, salon oraz z całą pewnością użyje języka ściśle narodowego. Dla niego język narodowy, zresztą i endecki właśnie, do którego nawiązuje, jest czymś niezbywalnym, prawda? I ten swoistego rodzaju taki rodzaj egzaltacji narodowej w jego piśmiennictwie jest stale obecny. Dziękuję. Następne pytanie tu. I widzę, trzecie i czwarte. Czekam, że będzie pytanie, ale krótka jeszcze na starcie refleksja, bo na moje wezerze, że dawno mnie tak nikt nie zakręcił, jak pan, który zaczął od prawie szkolnego rozróżnienia sporu walecznych i sporu o prawdę, mówiąc, że w polityce nie będzie tych sporów o prawdę, bo z natury rzeczy chodzi o to, by było nasze na wierzchu. A potem dokonał analizy sceny politycznej, sprowadzając to praktycznie do dwóch głównych aktorów. Myślałem, że dojdzie z tym pan do samego końca. W samej końcówce zwrócił pan uwagę, że są jeszcze jacyś inni aktorzy polityczni, ale właściwie scena jest zawłaszczona i zakończył pan wnioskiem, i to mnie zakręciło, że oto skazani jesteśmy na kakofonię. Jedyna pozytywna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że będzie pan w tym licznym gronie przedstawicieli nauk społecznych, których prognoza ma to za siebie, że się nigdy nie sprawdza. Nie sądzę, żebyśmy byli skazani na wieczną kakofonię, zgadzając się na to, że taka właśnie ona występuje. Ta refleksja, o której powiedziałem na starcie, jest taka, że w tytule pan zaznaczył, że jest zniszczona przestrzeń polskiej rozmowy. A dlaczego polskiej rozmowy? To nie jest przypadkiem tak, że ta przestrzeń jest zniszczona w każdej sytuacji, gdy ta rozmowa ma być rozmową polityczną. Cechą tego czasu, w którym żyjemy, jest to, że no jest tak, że to jest medialna demokracja. Jest tak, że pan powiedział, że nie słucha programów publicystycznych i je wyłącza. Ja rozumiem, że nie wyłącza pan tych, których pan uczestniczy. Nie, wyłączam, bo nie uczestniczę z natury. Ja rozumiem, ale ja nie słucham programów publicystycznych. Tych wszystkich właśnie minut w TVN-ie i profesor Śpiewak z całą moją przyjemnością jest no, w miarę takim średnio częstym, ale jednak częstym gościem wtedy, gdy pan występuje w tej części komentarza po 18, między 18 a 19 w tym zestawie, czy czasem po bezpośrednio po dzienniku też telewizyjnym. Mam pytanie, czy sądzi pan, że ta sytuacja, w której jesteśmy, ja się zgadzam, no to jest ta aberracja, która zagrawa o praktycznie potrzebę psychoanalitycznej interpretacji tego, co dzieje się w obozie rzeczywiście znaczących z formalnego punktu widzenia profesorów, szacownych uniwersytetów, a to, co mówią o tym mesjanizmie i o tym właśnie wizji polskości, która już nawet nie jest dwudziestowieczna, nawet nie jest XIX-wieczna, nie wiem już jaka ona jest wieczna, ale jeśli 44, no to no do Mickiewicza sięgnijmy, prawda, jesteśmy z Tobiańskim na czele. Chcę zapytać, czy uważa pan, że rzeczywiście to jest tak, że to jest nasze specyficzne polskie, czy to nie będzie rzecz, która da się zgeneralizować na szerszy wymiar, na to, że jesteśmy w 2012 roku w Europie, przynajmniej trzymajmy Europy, bo jesteśmy przed dniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, jaka rozmowa dociera do nas z tej sceny, która za po 2 miliardy każdy z kandydatów wydał? Przepraszam. Na rozmowę polityczną? Nie sądzę. I dlatego chciałbym zapytać, czy pan profesor tą polską rozmowę gotów byłby rozszerzyć, specyfikę dla polskiej rozmowy gotów byłby rozszerzyć na nieco szerszy teatr, bo gdyby tak,
to wtedy ta wizja tej kakofonii jakby była trochę bardziej do zniesienia. Okej. Znaczy ja mówiąc szczerze, to ja się wychowałem na jednej książce, która jest zbudowana na rozmowach i która jest jakby podstawową moją książką z tego punktu widzenia myślenia politycznego, to jest Nauki Dedesie na wojnie peloponeskiej, która cała jest zbudowana z rozmowy i też rozmowy często aberracyjnej, prawda? Znaczy z punktu widzenia jakby zewnętrznego obserwatora, w której jest dużo szaleństwa, potwornie dużo błędów i też ta rozmowa ma swoje koszty, to znaczy nie ma takiej rozmowy, która powiedziałbym spełniałaby w pełni ideał wymiany idei, tak jak formułuje ją John Stuart Mill w eseju o wolności, prawda? To jest ideał, który może być naszym wzorcem, ale nie może być, nie można mieć nadziei, że będzie naszym spełnieniem, prawda? Ale tak czy inaczej o jakościach tej rozmowy mam wrażenie, że warto mówić. Natomiast pana pytanie jest, zakłada moją olbrzymią, że tak powiem, kompetencję w dziedzinie tego, co się dzieje w rozmowie francuskiej, amerykańskiej, niemieckiej. Myślę, że Bazyl by dużo mógł powiedzieć Karski o tym, co się dzieje w niemieckiej rozmowie, inni w innych. I z całą pewnością jedna rzecz mnie tylko uderza. Znaczy, być może ona jest drugorzędna z pewnego punktu widzenia i być może wszędzie istnieją elementy skrajności, wszędzie istnieją elementy szaleństwa i podziałów politycznych, które są powiedziałbym bardzo tajemnicze, czy z tajemniczego źródła płyną. Ale mnie uderza jedna rzecz. Być może, że to jest ma jakieś znaczenie dla rozmowy, a być może, że nie ma. Nie wiem. Ale przychodzi mi teraz do głowy i dlatego to powiem, mając poczucie, że dla mnie to jest bardzo ważne. Mianowicie, że i to jakby wyciągam z doświadczenia z bardzo wieloma ludźmi, to znaczy myślę o poziomie i jakości prasy. Znaczy, że to jest dla mnie najbardziej dramatyczne. Znaczy, że jeżeli ja sięgam, nie wiem, do prasy niemieckiej, czy do prasy amerykańskiej, czy do prasy francuskiej, to mam takie poczucie, tam toczy się w tych elitach intelektualnych, u osobach, które zajmują jakieś ważne miejsca, rozmowa o książkach, o filmach, o programach politycznych, naprawdę na najwyższym poziomie. To znaczy, to są rzeczywiście miejsca, jakby, gdzie wysoka intelektualna debata, bardzo poważna intelektualna debata trwa. I że z tego punktu widzenia, to oczywiście nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja w Polsce, ale coś jest niepokojącego, tak czy inaczej, że dostęp tej debaty, tej poważnej debaty, nie ma dostępu do, w pewnym sensie, do tych, którzy decydują, czy mogą mieć wpływ na życie publiczne. W tym sensie taka dezintelektualizacja polskiego życia, powiedziałbym, czy polskiego życia metapolitycznego, bo nie dokładnie, nie do końca politycznego, jest dla mnie jakimś faktem, nie wiem, może nie do końca charakterystycznym czy różnicującym, ale na pewno różnicującym nas w stosunku do tych aktorów, czy do tych narodów, czy do tych scen politycznych zachodniej Europy, do których my aspirujemy. Bo nie będziemy się porównywali oczywiście z sytuacją w Gruzji, czy gdzieś tam, no bo inne nasze są punkty odniesienia. Tutaj gdzieś lokuje problem i ma to wpływ, potem wpływ na wypowiedzi tego kręgu intelektualistów związanych z PiS-em i kręgu intelektualistów związanych z Platformą. Czyli obniżenie jakiejś jakości wymagań i przez to obniżenie też w konsekwencji jakości rozmowy. Następne dwa pytania widzę tutaj u góry. Proszę bardzo. 10 minut. Michał Kaczmarczyk. Chciałem powiedzieć, że z dużą sympatią wysłuchałem z tego wykładu pana profesora. Właśnie bardzo mi się spodobała ta diagnoza, ale jednocześnie miałem takie wrażenie czasami, że pan profesor życzyłby sobie, myślę, że rzeczywiście wielu ludzi podziela to życzenie, żeby za partiami politycznymi stały jakieś spójne, dopracowane filozofie społeczne, prawda, które te partie by dyskutowały ze sobą, z obywatelami, które by starały się realizować w spójny sposób. I trochę pobrzmiewa w tym taka platońska wizja, prawda, że filozofowie powinni zostać królami być może,
Już Platon przecież narzekał na te problemy, które wynikały z tego, że królowie nie chcą być filozofami, nie chcą rozstrzygać problemów filozoficznych i że prowadzi to do upadku. Ale ja mam taką wątpliwość, czy to w ogóle jest możliwe. To znaczy, czy rzeczywiście te intelektualistyczne fajerwerki mogą się jakoś przełożyć, znaczy, czy mogą z nich wynikać programy polityczne, bo kiedy ja na przykład czytam 44 czy inne pisma prawicowe, no to nie widzę związku między tym, co tam jest napisane, a programem, powiedzmy, PiS-u. Mam wrażenie, że PiS w wielu sprawach nie ma właśnie żadnego spójnego programu. Podobnie jak Platforma, to znaczy to nie jest tak, że PiS ma jakiś wspaniały program, a Platforma nie ma, że za PiS-em stają intelektualiści, którzy rzeczywiście program tworzą, a w Platformie jest inaczej. Ja raczej mam wrażenie, że kiedy premier Tusk wychodzi na mównicę i mówi o konkretach, tak, że budujemy autostradę, elektrownię itd., itd., to że on wyraża raczej taki pogląd, że on reaguje na sytuację, że tutaj nie jest, że w dzisiejszej polityce nie jest tak, że można jakiś program realizować założony z góry, prawda, na ileś tam lat, tylko trzeba reagować na to, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje na rynkach finansowych, że tutaj nie ma mowy o jakimś spójnym programie, tylko raczej jedyne, co rząd może dzisiaj robić, to reagować na zmieniającą się sytuację i to jak najszybciej, i że polityka polega na tym, że trzeba szybko podejmować decyzje, że trzeba umieć przekonać ludzi, że chce się coś zrobić, czy że potrafi się coś zrobić, a nie na tym, żeby właśnie prowadzić dyskusje filozoficzne. Może pozwolimy sobie zebrać dwa głosy. Odpowiem. Tak. Znaczy, wie pan co, znaczy, bo przepraszam, że się odwołam znowu do czegoś, co jest nieaktualne, do Arystotelesa, dobra? To znaczy, bo Arystoteles zawsze mówił, że jak się definiuje pojęcie, to nie definiuje się przez jedną opozycję, tylko przez dwie. Tak? Jeżeli chcemy zdefiniować odwagę, to musimy ją zdefiniować nie tylko przez tchórzostwo, ale również przez brawurę, prawda? I tak samo tutaj, to znaczy nie można powiedzieć, że bezprogramowość, jaką przypisuje, czy właściwie brak kierunku Platformy, że opozycją wobec tego jest sztywny ideologizm. To byłoby za łatwe. To oczywiście w takiej perspektywie i w takim binarnym obrazie, to oczywiście miałby pan 100% racji, prawda? Ale my musimy operować trochę szerszym polem, tak, myślenia. To znaczy, że między opozycją wobec takiego, powiedziałbym, pragmatyzmu, czy ja bym czasami powiedział oportunizmu nawet demokratycznego, a sztywnością ideologiczną istnieje jeszcze, można powiedzieć, jeszcze coś innego, prawda? To znaczy, no pewna jakby czytelność zasad, przewidywalność zasad, dlatego że powiedziałbym tutaj, i tu nie chodzi o żaden idealizm z mojej strony, choć oczywiście powiedziałbym, pewien element intelektualizmu jest mi bliższy niż element demagogii, ale to jakoś to taki mam taki nawyk trochę chory. Mianowicie, ja bym powiedział coś takiego, że jest taki element, że scena polityczna to nie może być scena duchu, w którym każdy może być każdym. Prawda? To znaczy, musi być coś przewidywalnego w życiu politycznym i również przewidywalnego w aktorze, prawda? Że może być, okay, on będzie takim. On ma taki program i mniej więcej, to nie znaczy, że on ma sztywno się tego trzymać, że nie ma nic zmieniać i tak dalej, ale że on daje jakby poczucie miary. Jeżeli polityk jednego w ciągu kilku lat staje się na przykład z liberała, skrajnym etatystą i nagle zmienia całkowicie swoją pozycję z polityka, który broni takiego twardych reguł wolnego rynku, po to, żeby ten wolny rynek zatrzymać. Ja nie mówię konkretnie, tylko to jest, zaraz zastanawiam się, okej, okay, no ale zaraz, znaczy to jest, o co się tutaj toczy ta gra polityczna? Czy chodzi się tylko o władzę, czy jednak chodzi o pewne reguły i myślenie przyszłościowe o państwie? To jest po pierwsze. Po drugie jest taki element, to znaczy często potrzebne nam są te programy, czy takie wizje przyszłościowe, nie często po to, żeby je realizować, ale po to, żeby one stanowiły nasze lustro, tak? Tutaj pan profesor powiedział coś takiego, że ja na szczęście będę należał do tej grupy, która nigdy nie zrealizuje tego, o czym marzę. Ja tylko zacytuję jedno zdanie z mojego ukochanego pisarza, czyli George'a Orwella. I on powiedział takie zdanie, że warto i należy pisać prognozy polityczne, nie dlatego, że one się sprawdzą, że okażemy się prorokami, ale żeby wiedzieć, gdzieśmy się pomylili. Tak? I to jest bardzo ważne. I tak samo jest w myśleniu politycznym. Myślenie polityczne to nie jest właśnie tylko i wyłącznie daje się sprowadzić do psychoanalizy dwóch czy trzech wielkich aktorów politycznych, bo no wtedy to byłaby gra
jak między Dawidem i Goliatem, prawda? Dwóch by rozgrywało wojnę, reszta mogłaby spać w domu, prawda? Nie wychodzić z domu, prawda? Albo stanowić świtę co najwyżej. Natomiast to jest jednak, powiedziałbym, taka samowiedza, refleksyjność aktorów politycznych, czyli tych, którzy te tworzą te partie, refleksyjność, która jest ugruntowana w jakimś myśleniu o tym, co chcieliby osiągnąć w najbliższych 4-5 latach, no jest jednak no takim, powiedziałbym, taką nieodzownością jakiegokolwiek życia politycznego, czy życia nawet osobistego. No nie wyobrażam, że ktoś żyje nie zastanawiając się, kim on jest, czy co on ma robić, prawda? Tym bardziej nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto bierze odpowiedzialność za wspólnotę, czyli polityk, czyli partie polityczne, nie mają takiej refleksji. Okay? Dziękuję bardzo. Następne pytanie, proszę. Święto Liszek, również IFCTG. Nie tak, że podobała mi się bardzo wypowiedź pana profesora, to jest mało istotne, ale powiem, że jedna kategoria szczególnie wydaje mi się tutaj bardzo ważna i dobrze chwytająca tą istotę problemu. Kategoria sekty. Tylko ja bym może uniknął tego, jednak te religijne konotacje, tak bardziej mi się wdraża do Webera, jako typu organizacji. A jednocześnie pewnego typu także uczestnictwa w życiu społecznym, gdzie ci członkowie sekty, tak, uczestniczą w tym sakrum. Nawet niekoniecznie tak to się zwykle potocznie kojarzy, że ten guru ich prowadzi, tylko oni czerpią swoją władzę i znaczenie w życiu sekty z tego, że indywidualnie uczestniczą i interpretują tak, te sakralne doświadczenie konstytuujące sektę. I jeszcze też jedna rzecz również, to też mi się wydaje bardzo tutaj taka cenna, że pan profesor też wspomina o tym, też o swojej o trudności socjologii z zrozumieniem zjawiska, ale też o swojej trudności ze zrozumieniem znaczenia. Tak? Ja rozumiem, że to nie chodzi tylko, że pan profesor mówi, że nie rozumie, to nie chodzi tylko, że się nie zgadza, ale też, że być może obce są mu pewne kategorie, tak? Nie wiem, to mam nadzieję, że na to chciałem tutaj prosić o wyjaśnienie. I też również może też swoje wyjaśnienie bym mógł zaproponować tego niezrozumienia, które pan profesor mówił, ale w stosunku do socjologii. Może to jest taka sprawa, bo na pewno pan profesor również się tym interesował, dlaczego socjologia polska nie może zrozumieć tego podziału. I też bym prosił o podzielenie się z nami tym myśleniem, ale wydaje mi się, że może dlatego, krótko mówiąc, że zbyt mało jesteśmy za bardzo w kategoriach indywidualistycznych, tak socjologia polska to traktuje, a za słabo w kategoriach takich zbiorowych, ten neodruch animistyczny czy druch animistyczny. Dziękuję. Może jeszcze jedno. Nie, może jeszcze profesor Szkudarek czeka. To zbierzmy głosy w takim razie, bo faktycznie już kończy nam się niestety czas, a zależy nam na tym, żebyśmy mogli także zwolnić salę na następne zajęcia. Też zaczynam od podziękowania za bardzo wnikliwą i strasznie interesującą analizę. Mam takie dwie kwestie. Jedna dotyczy relacji między strukturą społeczną a tym kulturowym konglomeratem, o którym pan profesor mówił. Wydaje mi się, że to się daje wyjaśnić pewną logiką ruchu populistycznego, z czym tutaj mamy do czynienia. To znaczy, prawie że wszystkie elementy tej rekonstrukcji, którą znajduję w pana wypowiedzi, pasują jakby do teorii ruchu populistycznego na salach loczu. I właściwie to, zarówno to, że plebs staje się populusem, czyli właśnie sobie prawo do reprezentowania całości, jak i to, że odwołuje się w pewnym momencie do quasi-mistycznej symboliki, która jest niemożliwa do zdefiniowania, ale właśnie pewnie taką silnie integrującą funkcję. Czyli tutaj nie mielibyśmy do czynienia z jakąś specyficznie polską, mesjanistyczną, arteologiczną konstrukcją, która oczywiście historycznie jest ugruntowana i tu jest ten repertuar jakby tych pustych znaczących, z których się przy takiej sytuacji korzysta, ale generalnie jako strony strukturalnej wydaje mi się to być
jednak związane właśnie z tymi procesami wykluczenia społecznego, rozwarstwienia społecznego, rekonstrukcji społeczeństwa klasowego jednak w jakimś tam wymiarze. I znajduje to swoją taką mityczną reprezentację w postaci dyskursu narodowego. A strasznie ciekawą rzeczą dla mnie byłaby druga sprawa, mianowicie już na samym tym poziomie konfliktu ideowego, o którym Pan wspominał. Czyli z jednej strony mamy właśnie tą mesjanistyczną, taką samonapędzającą się rzeczywiście sekciarską strukturę, bo ta końcowa część Pana Profesora wypowiedzi mówiąca o prześladowaniu Polaków w Polsce odsyła nas z powrotem właśnie do tego, co jest podstawą tego ruchu, czyli do dyskursu religijnego, do poszukiwania eschatologii, wyjścia, zbawienia, przebudzenia. Czyli to jest rzeczywiście zamknięta, samoreprodukująca się struktura. I z drugiej strony właśnie taką postpolityczną, platformerską logikę, w której właśnie bardzo trudno zrobić jakiekolwiek płaszczyźnie ideologiczne. Ale czy to przypadkiem nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z kolizją dwóch form nacjonalizmu, czy dwóch typów społeczeństwa narodowego, kulturową, taką w stylu herderowskim, gdzie właśnie język, właśnie całe dziedzictwo historyczne i religia odgrywają rolę identyfikacyjną i polityczną, obywatelską, która wydaje mi się być bliska platformie, gdzie możemy mieć różne zaplecze kulturowe, różne dziedzictwo pod warunkiem, że jesteśmy politycznymi właśnie obywatelami w pewnej strukturze. Tylko że gdybyśmy sobie to ujęli w takiej płaszczyźnie, to widać, gdzie leży problem Platformy Obywatelskiej? Otóż te nacjonalizmy polityczne kształtują się w oparciu o terytorium. Czyli wszyscy mieszkający tutaj dzielimy wspólną przestrzeń, jesteśmy obywatelami tego samego państwa. Tymczasem Platforma działa w sytuacji otwartych granic. Bardzo trudno jest zdefiniować granice terytorialne tego, co byłoby podstawą tożsamości politycznej. W oparciu właśnie o polskość, tak, o państwo polskie, czy o terytorium społeczeństwa polskiego, a nie wykształciła się identyfikacja społeczeństwa europejskiego i bardzo daleko do tego będzie się chyba mogła wykształcić. Dlatego prawdopodobnie ten typ obywatelstwa tutaj trafia w próżnię i staje się właśnie takim miałkim i nieprzekonującym nikogo właśnie postpolitycznym menedżeryzmem, pozbawionym właściwie tego ideowego zaplecza. Więc gdyby jakby wrócić do tej wizji społeczeństwa politycznego, które jest przy wszystkich zróżnicowaniach kulturowych po prostu gdzieś granice trzeba postawić, tak? One mogły być ograniczone terytorialnie, ale właśnie, no powtarzam, jakby głównym problemem Platformy było to właśnie terytorium tego społeczeństwa w tym dyskursie, jeżeli o tym się nie ma. Dziękuję. Jeszcze? Czyli ja ile mam? 10 minut, tak? Dlaczego? Oczywiście najciekawszym pytaniem, znaczy najtrudniejszym dla mnie pytaniem jako dla socjologa prawdopodobnie, no to jest pytanie, czy socjologia może sobie dać radę z taką sytuacją, tak? To znaczy, bo to jest dla mnie jakiś problem. Pamiętam, że kiedyś, to jeszcze było w 2005 roku czy 2006, razem opublikowałem z profesorami Rychardem i z profesorem Domańskim taką książkę Polska jedna czy wiele. Znaczy, innymi słowy, z tezą, którą ja bardzo broniłem wtedy i pewnie bronię do tej pory, że gdzieś Polska jest nieprawdopodobnie głęboko podzielona, nie na poziomie poglądów, bo poglądy są rzeczą nabywaną, zmienianą, one nie są czymś trwałym, prawda? Ale że to jest jakby podział z jednej strony na poziomie kompetencji kulturowych, ale z drugiej strony jest to podział na poziomie odruchów bardzo często, no być może właśnie takich treści populistycznych albo przywiązaniu do pewnych symboli, siły pewnych symboli, zachowań, prawda? To bardziej czasami będzie widać ten podział nie na podstawie badań, ale na podstawie tego, jak się ludzie ubierają, co, jakiej muzyki słuchają, prawda? Jakich rodzajów. I powiedziałbym, że jeżeli byśmy tak zaczęli szukać tej różnicy między tymi jedną, dwoma, trzema Polskami, bo mam wrażenie, że to jest gdzieś bardzo silnie obecne, to ja uważam, że narzędzia właśnie te pozytywistyczne, to znaczy te narzędzia socjologii liczbowej, prawda, są bezradne wokół tego. To znaczy bez badania treści kulturowych i tych zakresu kręgów, w jakim sposób te treści kulturowe funkcjonują i w tym sensie weryfikacja pewnych zdań na podstawie sondaży, surveyów jest całkowicie nietrafiona. Czyli innymi słowy, socjologia, która ubrała się w strój pozytywistyczny i przyjęła to ankietowe myślenie o świecie, no oczywiście spełnia swoją bardzo istotną rolę
regulacyjną, nawet wpływa na scenę polityczną i na zachowania poszczególnych aktorów, ale w istocie rzeczy przez to tworzy się jakaś do pewnego stopnia nieprawdziwa rzeczywistość. Innymi słowy, powiedziałbym coś takiego, że gdyby socjologia miała się rozwijać pewnie i szukać swoich wzorców, to myślę, że więcej się nauczymy z badań takich socjologów jak Sennett, prawda? Ani jeszcze tak erudycyjnie, aniżeli z badań tych socjologów, dla których sondaże są najistotniejsze. Ale to jest oczywiście pytanie czysto teoretyczne. I oczywiście zgadzam się, że ten myśl szerokiego kręgu pisowskiego ma jakąś bardzo wyraźnie taki nurt populistyczny, prawda? Znaczy antyelitarystyczny na pewno. Znaczy wszystko, co żeśmy odziedziczyli, to jest walka z elitami, z tymi dominującymi paradygmatami kultury, z tym, że musimy odświeżyć tą polskość. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Na tyle, że no, ta specyficzność tego doświadczenia, które zmienia trochę tą sytuację, no, to jest to pojawienie się jednak nieprawdopodobnie silnego takiego odżywanie tego, co bym nazwał przedwojennej endecji teraz. To znaczy, że ten duch endecki staje się na nowo żywy, prawda? On jest albo ubierany właśnie tak jak Ziemkiewicz, albo tak jak 44. Na różne sposoby te wariacje wokół pojęcia narodowego staje się naprawdę jakby tutaj niesłychanie ciekawym i kluczowym elementem. I to oczywiście pojęcie narodowe nie jest pojęciem pustym, jest bardzo silnie skonstruowanym. Podkreślam, to chodzi o tego ducha kulturowego, ale też o martyrologię dla mnie. To jest bardzo ważny jakby wątek w tym myśleniu, prawda? Na przykład analiza Powstania Warszawskiego i znaczenia Powstania Warszawskiego w tym wszystkim staje się takim bardzo istotnym elementem, prawda? I można powiedzieć, że mnie raczej dziwi albo do pewnego stopnia niepokoi, prawda, że ta druga strona, która jest postpolityczna, jak to można nazwać, albo po prostu obojętna wobec ideologii, w istocie rzeczy nie artykułuje żadnego w tej kwestii poglądu, tak jakby ta sprawa była nieistotna. I to mnie jakby nie zadziwia, tak? To znaczy, że na czele ruchu Platformy stoją historycy, trzech historyków stoi, prawda? I w związku z tym można było oczekiwać, że historycy mają wyjątkową wrażliwość dla pamięci, dla problematyki pamięci. I to się okazuje dokładnie odwrotnie. To znaczy, nie ma tam żadnej refleksji nad pamięcią i jakby nie przyznaje się tej problematyce jakiegokolwiek znaczenia. I dlaczego to jest istotne? Bo z jednej strony to się zaczyna robić spór trochę między ludźmi, którym właściwie wszystko jedno, co z tą polską pamięcią. I tymi, dla których ta pamięć jest ważna, trochę zamienia się w ten spór. Ale gorsza sytuacja, że jedyny język, za pomocą którego nawet przeciwnicy prawicy pisowskiej są w stanie w tej chwili wyrazić doświadczenie narodowe, staje się język sformułowany przez intelektualistów prawicowych. I dlatego ten problem się wydaje być ważny, bo nie ma żadnego jednego języka. Czyli ten trop, on się narzuca jako łatwy, jako oczywisty, nie dlatego, że on jest trafny, czy ktoś się z nim utożsamia, czy chce w nim żyć, tylko dlatego, że tylko w ten sposób ten problem w tej chwili istnieje w prasie skonstruowanej na zmianę. Już? Czy to znaczy, że w takim razie to... Przepraszam, muszę Bogdana przyjąć. Przepraszam. Czwarta władza, która jeszcze do niedawna w tych tradycyjnych teoriach neopolitycznych była traktowana jako jedna z władz kontrolujących, pozostałe trzy staje się tutaj taką władzą, która przejmuje pełną przestrzeń dominacji nad pozostałymi trzema? Nie. Znaczy, tylko ja po prostu bardzo wierzę, że tym jesteśmy, jak myślimy. No, skoro media artykułują to nasze myślenie lub... czyli wydobywają to, jak myślimy, albo dają nam różnego rodzaju tropy myślenia, to nagle okazuje się, że badanie nad, powiedziałbym, taką kulturą dyskursu publicznego jest jakby kluczem do tożsamości zbiorowej. To dla mnie nie ulega wątpliwości, prawda? I w tym sensie to myślenie o tym jest nieodzowne w gruncie rzeczy, żeby zrozumieć, co się tak naprawdę teraz dzieje, a dyskusja o tym, czy Tusk się dobrze uśmiechnął, czy źle, czy program taki jest dobry, czy zły, nie neguje tego znaczenia, ale on jest z pewnego punktu widzenia takiej refleksji, powiedziałbym, mniej okazjonalnej, ale tej trwalszej, nie jest tak istotny, prawda?
Proszę Państwa, jako że już czas dobiega końca, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Europejskiego Centrum Solidarności na temat następnych wykładów w listopadzie i w grudniu. Spotkamy się jeszcze, zapraszając Państwa na następną odsłonę tego cyklu. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.